Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Gdzieś tu szukamy redaktora Beresia. Dobry wieczór, Witoldzie Beresiu. Dobry wieczór Państwu. Na ryby! A może by tak ale dziś słuchaj, na ryby? Nie a może tak. By to dziś zjeść ryby? Linie ale... sandacze, ja wszystko wytłumaczę. Słuchaj, ryby! Jak ktoś słusznie zauważył, czeka nas zalew tanich ryb i przetworów rybnych, ponieważ ja już w tej mam jedną. Mój drogi. Ona może płynąć to, co, tak. Co taka? Może płynąć tak. Ryba może. Rybka płynie w Polsce pod rządami PiSu jak chce. O to chodzi. Jak chce. Na wznak. Chce. Najczęściej brzuchem do góry jakąś ma taką. Tak, jest na wznak. To się mówi grzbietówką płynie. Grzbietówką. Witam Państwa serdecznie. My w Krakowie też się postaramy Wam tam coś podrzucić niedługo. Naprawdę. Ale to co puścicie z Krakowa, żeby przyszło do Warszawy, tak? Słuchajcie, miesięcznik Kraków polecam zawsze i chcę powiedzieć Wam, kochani, Wy tutaj sobie tak naprawdę, a Wy Państwo, kochani, myślicie, że to, co w Odrze wypłynęło, to jest jakiś wyjątek, rozumiem, tak? Wy myślicie, że ojej, katastrofa się stała, bo nagle się coś, no bo się ulało kakao, tak? Bo wyszło szydło z worka, bo nareszcie wszyscy wiedzą, co się dzieje. Czy Wy Państwo wiecie, że zanieczyszczenie górne, czyli tej w okolicach Krakowa, od roku co najmniej, jest bardzo wysokie, znaczy głównie to jest zasolenie, polegające na zasoleniu, że nie tylko nie powinno się kąpać, nie tylko nie powinno się jeść niczego z Wisły w górnym stanie rzeki, w górnym biegu rzeki, ale nawet ja bym radził nie sikać do Wisły, bo diabli wiedzą, jak się to skończy. Co się dzieje? Otóż kopalnie z Górnego Śląska wypuszczają, masowo zrzucają wody solanki kopalniane, które dopływami ściekają do Wisły. Łatwiej zrzucić to do Odry, bo bliżej, przez kanał Gliwicki. No i udało się, ale słuchajcie, PiS nie śpi, PiS przytuli, PiS ukocha i PiS wam da też w Warszawie i w Gdańsku, w Trójmieście, dostaniecie też trochę rybek płynących na znak, ze znakiem PiSu na brzuszkach, naprawdę. Bo jeżeli nie ma węgla, to trzeba w tych kopalniach się orać, ile wlezie. Różne te sole tam wrzucają. Oczywiście jak poszedł komunikat, że Odra jest zasolona, to wszyscy sobie wyobrazili, że komuś solniczka się wysypała i że to chodzi o sól. Tak, sól. Nie, proszę Państwa, sole są bardzo różne i dopiero się dowiemy, o jakie sole chodzi. Ale Witek, bo ty tak zacząłeś marudnie, a ja uważam, my powinniśmy się cieszyć. Mamy najlepszy rząd na świecie. Ministrowie, wiceministrowie, widziałeś to, poprzerywali urlopy. Żeby tak, jechać na Odrę. Ty, a taki jeden, zaraz go pokażemy, to nie tylko urlop przerwał, ale chyba też przerwał jakąś dobrą imprezę. Pierwszy filmik poproszę. Cztery lata temu w Warszawie mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną w Czajce. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia z recydywą tej samej sytuacji. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia w Gdańsku z firmą Saur Neptun, sprzedaną przez panią prezydent Gulkiewicz francuskiemu inwestorowi. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Wiecie Państwo dlaczego? Ponieważ obydwoje samorządowców prosili nas, prosili mnie osobiście, prosili prezesa Wód Polskich o to, żeby nie nakładać takich wysokich kar za to, że oni doprowadzili do katastrofy ekologicznej. Czym to? Niestety spełniliśmy tą prośbę.
i dzięki temu rozuchwaliliśmy wszystkie samorządy, które... To wszystko, co by wskazywało na to, że no nie byli całkiem pod wpływem tylko i wyłącznie własnych emocji, ale także jeszcze jakichś elementów dodatkowych. Co do tego jakich, no nie będę próbował rozstrzygać. No i cztery lata temu rozuchwaliłeś samorządy. Ale ja wam powiem, rybka lubi pływać. Pływać, a samorządowcy nie. Samorządowcy, co wy tam wszyscy nic nie wiecie. Rybka lubi pływać, ja Grzegorz Witkowski wam to mówię. O Jezu, ale on jest fajny chłop, ja nie mogę. Nie, on jest fajny chłop i jeszcze do niego wrócimy w dzisiejszym programie, bo on jest jeszcze fajniejszy chłop w tym. Natomiast no tak sobie pomyślałem, chłopa prosto z imprezy wyciągnęli. Wprawdzie to rano było, no ale... No, ale wiesz, Witek, no, wiadomo, że dobra impreza potrafi, nie, no, wiesz, to sobie potrwać, nie? To nie ma tak, że tam, nie wiem, trzeba iść spać, nie? O 9 rano człowiek też wstaje z imprezy wyrwany i chodzi. Natomiast to jeszcze, proszę Państwa, ważne wyjaśnienie. Otóż pytanie, na które odpowiadał pan minister, to był taki, kto zanieczyścił Odrę. I on na pytanie, kto zanieczyścił Odrę, powiedział, że lata temu. Ale słuchaj, przyjacielu drogi warszawski mój, do którego spłynie również rybka z Krakowa wkrótce. Kochani, ten ja już wszystko wiem. Rybki zdechły, bo się minister Grzegorz Witkowski wykąpał po prostu. W trakcie imprezy, kochany. On się wykąpał. Nie wykąpał się, ale to pokażemy później. Nie wykąpał się, natomiast no, chodziły różne tezy, że może albo on się nawąchał. Albo włosy umył w Odrze? Nawąchał włosy się. Podobno się nawąchał tej czystej wody odrzanej. Wiesz, no i zatańczył i zaśpiewał jak potrafił. Aha, i jeszcze jeden taki drobiazg. To pan prezydent Dulkiewicz. Trudne słowo dwa. Dwa lata. Dwa lata. Dwa. Ale pani Dulkiewicz, to ona nie sprzedała tego przedsiębiorstwa, bo to przedsiębiorstwo zostało sprzedane w latach 90., kiedy pani Dulkiewicz miała 13 lat i nie miała jeszcze pełnomocnic do tego, żeby sprzedać jakiekolwiek przedsiębiorstwo. Ale koniec żartów. Ja, proszę Państwa, chcę teraz pokazać wam materiał z samym premierem Morawieckim. Premier Morawiecki, jak nakazuje logika, w momencie jak jest zatruta Odra, to on robi konferencję prasową nad Wartą. To jest taka trzecia rzeka w Polsce. Wiadomo, jest ta pierwsza to jest Wisła, druga to jest Odra zatruta, a trzecia to jest Warta. Nad Wartą się mówi o Odrze, ale nie o Morawieckim będzie ten materiał, chociaż on będzie mówił. Ja chcę Państwa zaprosić do tego, żeby śledzić mimikę towarzyszącego mu ministra Wąsika. I zobaczyć, w jakich momentach minister Wąsik się dziwi, żachnie i tym podobne. Poproszę o... To jest coś, co robimy od kilku dni i to jest to, co poleciłem w Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, aby codziennie przeprowadzać odpowiednie działania. Działania, meldunki, plan działań, plan akcji, kto za co jest odpowiedzialny i to wszystko, tego typu raporty, tego typu działania są prowadzone i codziennie odbieram raporty. Chcę powiedzieć na początek, że ten dramat ekologiczny, który się dzieje, jest bardzo poważny, jest ogromnym zadaniem dla całego państwa, dla wszystkich służb, które mają do wykonania swoje zadania w związku z tą ekologiczną katastrofą. I dlatego wszystkie zadania zostały rozdysponowane i wszystkie służby działają. Jednak chcę też podkreślić, że doszło tutaj do opieszałości niektórych służb, do zbyt wolnej reakcji, do zbyt wolnych działań w poszczególnych obszarach
I dlatego już na samym początku, kiedy powziąłem tego typu informacje, to zarządziłem codzienne raportowanie, a z tych różnego rodzaju niedociągnięć, opieszałości wyciągnąłem konsekwencje kadrowe. I jeżeli dojdę do takiego wniosku, że doszło do poważnego naruszenia obowiązków lub zbyt wolnego działania, to będą wyciągane kolejne konsekwencje. Czy ty widziałeś, jak minister Wąsik łypał? Łypał. Słuchaj, ja troszkę się boję, to jest taki stan, ja to czytałem się, naczytałem się na ten, bo przecież ja takich rzeczy bym nie robił, ale jak mężczyzna w pewnym wieku nażre się śliwek, to on ma tak, wiecie, stoi i tak ma, a on tu mówi, jeszcze raz wyciągnę konsekwencje, on tak, no ale Jezus, ciężko mi, no ciężko mi, naprawdę. Strasznie go to tam uwierało, naprawdę. Mam nadzieję, panie ministrze Wąsiku, mistrzu mój kochany, cieszę się, mam nadzieję, że nic złego się nie stało i suchą stopą opuściłeś miejsce konferencji. Bardzo to było zacne i piękne. Ja jednak jeszcze też chciałem zwrócić uwagę na to, że premier zamiast po prostu ruszyć i zastanowić się, co można szybko naprawić na miejscu, to on teraz będzie wyciągał konsekwencje i dalsze konsekwencje oraz żąda raportów od tajnych służb. I to by się zgadzało. To by się zgadzało zresztą z tym ministrem Witkowskim, wiceministrem, który wcześniej mówił, że to jest podobnie jak w Warszawie w czajce u Trzaskowskiego. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, Marcin, ja właściwie, czy ty kiedyś łowiłeś ryby? No wiesz, no, zdarzyło mi się. Rybę trzeba zachęcić. Trzeba jej rzucić. To trwa. To jest nudne jak cholera. Łowienie ryb. I tak było długi czas za Tuska. A nagle zapisu ryby płyną same. Po prostu do ciebie od razu. A winny temu jest Tusk, który zatruł wodę. To jest oczywiste. Dla służby i wyciągnięte konsekwencje to jest naprawdę niezwykły pomysł. Naprawdę. To cieszę się, że premier wie, co robić, bo to znaczy, że mamy jeszcze parę konferencji i parę kolejnych katastrof. No to jest halo, halo. Właśnie nas na wszelki wypadek rozłączono. Proszę się nie przejmować. Wrócimy do tego. Za dużo. No już jesteśmy. O Wąsiku, za dużo mówimy o Wąsiku i się porobiło. My się porobiło. Wąsik, miły bracie, skumbrie w tomacie Benz. Dobrze. Ale wiesz co, to w takim razie skończmy tego Wąsika, jakkolwiek ja tam chciałem zobaczyć, że jak za każdym razem, jak Morawiecki mówił konsekwencje, to Wąsik to się robił taki łyp. Taki, tak. Nie? Widziałeś? Tak, tak. Ale koniec z tą polityką, czas na ekspertów. Otóż mamy ekspertów, którzy zdiagnozowali problemy i podają nam trzeźwą ocenę sytuacji. Trzeci filmik poproszę. Także są wakacje, być może akurat ktoś był na urlopie, nie bardzo sobie zdawał sprawę z tego, co się tam do końca dzieje, to też jakiś błąd ludzki też można tutaj brać pod uwagę. Natomiast z tą rtęcią, no to tak, nawet tak sobie staram się wyobrazić, ile tej rtęci musiałoby się dostać do tej rzeki, żeby wytruć aż tyle ryb i zniszczyć tam jakąś biologię tej rzeki. Tym bardziej, że z tą rtęcią to jest tak, że wielu dietetyków cały czas mówi, że w rybach jest rtęć, że w tych może morskich bardziej. Więc z tą rtęcią te ryby jakby tak troszeczkę chyba się oswoiły już przez te wszystkie lata. No. Więc to jeżeli byłaby to rtęć, to musiała być jakaś po prostu rtęciowa bomba atomowa tam rzucona do tej wody, więc ja tutaj też się skłaniam raczej do tego, że to nie jest całkiem przypadkowe, tym bardziej, że no wiadomo, że nieprzypadkowe rzeczy u nas są coraz bardziej konieczne, bo ta władza, jeśli chodzi o dawanie sobie rady z rządzeniem, sobie daje radę, więc potrzebne są sytuacje, w których będzie sobie bardzo trudno dać radę. No i takie sytuacje, na pewno, jak widać, się zdarzają. Jak widzisz, te ryby to one rtęć od zawsze mają, bo pan Rysio pytał dietetyków i one się już mogły przyzwyczaić do tej rtęci. No to tak, po cholerę tutaj drążyć temat, no. Poza tym, wiesz, to ile to trzeba by rtęci, trzeba by normalnie jedna kula na jedną rybę, a tam tych ryb tysiące. Nie, ja myślę, że to cztery termometry na jedną rybę. No na rybę, w skrzela, w odbyt i w co tam się rybie wsadza. Ale czy to nie jest ten pan Rysio, to nie jest ten sławny satyryk kiedyś z kabaretu Otto? To tak mi się wydaje, tak, że to który, ten pan. Który wyleciał z kabaretu Otto, bo jakoś im się współżycie nie układało.
Ale dowcipny jest jak zawsze. Nie, no super. A być może różnili się poczuciem humoru, takie też chodziły słuchy. To jest słynny pan Rysio, który założył studio Jajo, program satyryczny w telewizji polskiej. No i ma. Który to program satyryczny najpierw był w TVP Info, potem spadł do TVP regionalnej, bo nie miał oglądalności, a potem wypadł jeszcze z regionalnej, bo nie miał oglądalności. Ja nie zacytuję żadnego dowcipu pana Rysia, bo żadnego nie zrozumiałem. A ja ci powiem, że ja kiedyś pana Rysia kojarzę z takim dowcipem, jak on mówił, że nieprawda, że nie ma chętnych do nauczania dzieci w naszych szkołach i jest dużo księży chętnych do tego, żeby to robić. Także pan Rysio ja ma tylko szybko odpowiem Piotrowi. Drogi Piotrze, my doskonale wiemy, że nie chodzi o rtęć z termometrów. Doskonale wiemy, że chodzi o kationy, że chodzi prawdopodobnie o sól rtęciową tak zwaną. Nieprawda, nie. Natomiast Piotrze, nie słuchaj, w konwencję nie. Rysia. Marcin, rtęć, chodzi o to też, żeby osikowym kołkiem, żeby rtęć, żeby czosnek. Nie, no Ryś, słuchajcie panowie, no przecież my tu poważnie rozmawiamy, a nie o jakichś kationach. I proszę państwa, prawda jest taka, że trochę należy żałować, że nie ma, że jesteśmy w wakacjach sejmowych, bo na tą rtęć, do której ryby się mogą przyzwyczaić, jak mówi pan Rysio, jest jedno lekarstwo, proszę państwa. Można by było pomodlić się albo zamówić mszę. Pamiętacie, kiedyś w Sejmie były modlitwy o deszcz, jak była susza. I w tej chwili w Sejmie mogłaby być taka modlitwa o to, żeby rtęć wyparowała na przykład. Mogłoby być, albo żeby płynęła tylko do niemieckich ryb. Tak, tylko do niemieckich. No, wątek niemiecki nam się jeszcze pojawi, bo jak niektórzy zauważyli, Odra to jest rzeka graniczna. Więc skąd pewność, że to nie Niemcy podsypują? No trochę jest problem z tym, że ta tak czy inaczej trucizna pojawiła się w górnym biegu Odry, która jest absolutnie prapolska i prasłowiańska, a w dolnym biegu, gdzie już jest rzeką graniczną, to już się pojawiły tylko skutki tego zanieczyszczenia, ale tam szczegóły. Poza tym wiemy dobrze, że Tusk chce oddać opolszczyznę Niemcom, więc tu akurat bym... I dobrze, że mówisz o Tusku, bo pan premier Morawiecki zaapelował, żeby nie wykorzystywać tragedii tej rybnej do celów politycznych, co się oczywiście wiązało z dużym odzewem w jego środowisku politycznym. Poproszę o czwarty film. Ale też proszę wszystkie siły polityczne, aby to nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, nie było wykorzystywane dla celów politycznych, ponieważ chcemy w ponadpartyjnym, ponadpolitycznym trybie działania przystąpić do jak najszybszego eliminowania skutków, negatywnych skutków tej klęski ekologicznej, tego nieszczęścia ekologicznego, które się zdarzyło i które nie powinno się zdarzyć. Cztery lata temu w Warszawie mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną w Czajce. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia z recydywą tej samej sytuacji. I tu proszę ciebie, proszę bardzo, pan premier zaapelował, jego środowisko polityczne natychmiast zareagowało. No wątki są podstawowe dwa, mój drogi. Po pierwsze, intelektualiści stwierdzają, że Odra jest rzeką graniczną. Nie słychać. Pani profesor Pawłowicz przypomina, a czy ktoś sprawdził, czy to nie Niemcy tam gdzieś tą solniczkę sypali do tej Odry.
No a druga rzecz jest taka, przecież Trzaskowski miał awarię czajki. I to jest straszliwe świństwo ze strony pana premiera, które naprawdę cenimy, nie liczymy mu tych wyrazów miłości, które on przepisuje na żonę nieustannie. Cieszymy się, że on jest majętnym i dobrym człowiekiem, ale ja wierzyłem w to, że on jednak jest człowiekiem prawym. Jeżeli on mówi, żeby dzisiaj zakopać podziały polityczne przy okazji tej tragedii ekologicznej, no to on jest zdrajcą, to on jest po prostu zdrajcą, skoro wiemy dobrze, że to Angela Merkel, Tusk, Trzaskowski i Dulkiewicz wszyscy no, zrzucili się na te świnie, które była w rzece. Także Morawiecki, masz przerżnąłeś wybory. To jest oczywista sprawa, absolutnie. No wiesz, nic dziwnego, że on prezesa trochę denerwuje, ale zauważyłeś, że pan prezes nie wypowiedział się na temat Odry. No bo on jest teraz w Krośnie Odrzańskim na plaży. Słyszałem, że tam moczy sobie i trochę mu się ciężko teraz, znaczy zmieniła mu się trochę fizis. Ale tam nie wiesz co, a ja z ploteczek wiem, że wręcz przeciwnie, że pan prezes był wczoraj w sercu prawdziwej Polski, czyli w Lublinie, albowiem tam jeden z jego współpracowników był i wstąpił w związek małżeński, w związku z czym pan prezes pojawił się w kościele i podobno tańczył też na weselu. No, ale to są plotki, proszę państwa. Niepotwierdzone plotki zupełnie. Wiesz, przez chwilę na poważnie. Wszystko wskazuje na to, że 26 lipca było wiadomo, że jest skażenie wody. Tak. Od tamtego czasu Polski Związek Wędkarski, który ma pewne zadania ustawowe jako związek, sygnalizował i zaczął zajmować się problemem, w którymś momencie problem ich przerósł, bo się okazało, że to nie jest kilka kilogramów śniętych ryb, tylko to są tony jakieś. No i zaczyna się wtedy problem już czysto logistyczny, do którego nie są przygotowani z transportem, utylizacją i tym podobne. Wiele wskazuje na to, że już w ostatnich dniach lipca mniej więcej było wiadomo, kto jest winien skażeniu. Chodzi o pewien zakład, tak się dziwnie składa, który jest własnością zięcia pewnego polityka PiS-u. No i prawda, który w dodatku, przynajmniej ten zakład twierdzi, że ma pozwolenie na zrzut ścieków. I wiemy też, że był jakiś taki ekstra zrzut wody ze zbiorników retencyjnych, który chyba miał wymusić szybszy spływ Odry po to, żeby wypchnąć całą tę truciznę na Bałtyk, tylko ta Odra jakaś taka powolna, nie chciała przyspieszenia nabrać właściwego. W jakim my kraju żyjemy? Przecież nad tą rzeką żyją ludzie. Takie skażenie to jest także skażenie wód podziemnych. No bo tak się jakoś dziwnie składa, że rzeki nie są szczelne. Tak? No to nie jak baseny, że są szczelne. Tylko to się wszystko przedostaje do wód gruntowych. Ludzie próbują się tam kąpać. Ktoś tam łapie te ryby, zapewne ma ochotę zjeść. No jak to jest Rysio Makowski, nie ma problemu, on jest przyzwyczajony do rtęci, nie? Dietetycy mu powiedzieli. Ale mogą być ludzie nieprzyzwyczajeni. Mogą być ludzie nieprzyzwyczajeni do rtęci. W jakim my kraju żyjemy? I zobacz, że przecież oni by się w życiu do tego nie przyznali. Do rzeki prawdopodobnie na wiele lat zniszczonej ekologicznie. Oni by się w życiu nie przyznali, gdyby sprawa nie wyszła. A wypłynęło, że tak powiem dosłownie. No, Niemcy przypominają, że pod koniec lipca, chociaż nie było opadów, poziom Odry w jej górnym biegu zwiększył się o 30 centymetrów, co świadczyło, że nocami są gwałtownie
wypróżniane. Musiał być zrzut wody. Wielkie zrzuty wody. Nie mieliśmy wcale opadów takich, ale które by to... To jest rzeczywiście, taką chwilkę porozmawiajmy poważnie, słowo, które wykrópkowałeś tak wdzięcznie, mogłoby być właściwie tytułem tego odcinka poprzedniego i kilku następnych. Ja chcę powiedzieć wyraźnie, że rząd PiS-u i teraz... Czy on to robi przypadkiem, czy chcąco, czy nie przy okazji, to mnie nie interesuje. Ważne, w gruncie rzeczy morduje Polaków. Morduje. I to nie jest metafora. To nie jest metafora. To jest, to są przypadki zgonów kobiet, którym uniemożliwiono legalną, ratującą życie aborcję. To są setki tysięcy ponadmiarowych zgonów w czasie pandemii. To jest koszmarne zanieczyszczenie środowiska. Nie mówimy dzisiaj nic o kopalni węgla brunatnego, która owszem, się o nią wydzierali, ale ona smrodzi również w Polsce. To do tego dochodzi wreszcie katastrofa Odry, a ja powtarzam Państwu, jeżeli ktoś nie słuchał nas od początku, od ponad roku w górnym biegu Wisły wiadomo jest, że stan zasolenia Wisły wskutek działalności kopalni zrzucającej wodę z Górnego Śląska również do dopływów Wisły jest dramatycznie wysoki. Morduje się nas po cichutku. Po cichutku. Dlatego, żeby wypełnić zobowiązania polityczne, żeby rozdać darmowe pieniądze, żeby udawać, że jest węgiel, który i tak się sprzedaje, a nie daje ludziom, nie pozwala się go kupić na rynku. Wszystko, co ten rząd robi, poza jedną ideą, która jest nie wprost związana z niszczeniem społeczeństwa polskiego, to znaczy ideą nie dopuścić innych do władzy. Tu mamy obsesję, tu mamy obsesję. Cała reszta właściwie od 2 lat to jest jeden nieustanny, wielki, zbiorowy mord na Polakach. To jest obrzydliwe, bo dzisiaj... Tu ładnie napisał, gdzie jest, przepraszam, pan prezydent Duda. To już nie jest katastrofa, słuchajcie, w oczyszczalni Czajka, która była śmieszną, małą katastrofą przy tym. To jest poważna katastrofa ekologiczna na granicy 2 wielkich państw. Gdzie jest prezydent? Gdzie jest człowiek, który rządzi tym krajem? No tak, tak, ja wiem, no kąpię. Nie, no jest zajęty, no wiesz. No. Gdzie są wszyscy ludzie? Jest urlop. Tak. Przecież jest urlop, zobacz. Oni wszyscy, jeśli oglądałeś tę konferencję prasową pierwszą, tam było 3 wiceministrów. Oni wszyscy w pierwszych słowach swojego referatu podkreślali, że oni przerwali urlop. Normalnie zacząłem płakać ze współczucia. Że bidulki musiały przerwać urlop, przyjechać. Nie? W tym pan Morawiecki, on już prawie nad tą Odrą był, ale nad Wartą się zatrzymał. Pan prezes pojechał gdzieś w drugą stronę. Ale wiesz co, bo ja myślę tak, bo mamy to się wszystko zaczęło od Prawa i Sprawiedliwości. Partia się nazwała Prawo i Sprawiedliwość, nie mając nic wspólnego ani z prawem, ani z sprawiedliwością. I potem szło tak, Lasy Państwowe. Tak, ani Lasy, ani Państwowe, spółka Drwali. Tak? Tak. Później była Stadnina Koni w Janowie. Zrobiła się bez koni, nie? I już jest tylko stadnina. I stworzyli też, scentralizowali zarządzanie, stworzyli spółkę Wody Polskie. Więc jak to się może skończyć? Na marginesie prezes Wód Polskich jest mężem pani minister Moskwy. To warto o tym mówić. On tak się dziwnie składa. No. Tak się składa, żeby nie było konfliktu interesów. On zarządza wodami, a ona jest jego szefem i zarządza wodami i nim. No fantastycznie. No, a wiesz, a jak sobie jeszcze dołożysz, bo to tak kapie ta wiedza, tak, że w tych Wodach Polskich, na przykład dyrektorem gdzieś tam na wschodzie, w Zamościu chyba, jest też pana Sasina. Wiesz, no, rodzina wiesz, na swoim cały czas. I zobacz, tu jeszcze państwo przypominają ten 1 000 000 złotych nagrody. Co to jest? A, nie mogę, cholery zaraz dostanę. Co za państwo, które ma skażenie wody i wyznacza 1 000 000
za wskazanie sprawcy. A to państwo, nie wiem, nie ma laboratoriów, nie ma sanepidów, nie ma cholernych wód polskich. No ale prawdopodobnie nie, bo to nie ja, jest... Nie, ja wiem, ten milion to wiem, kto dostał. To dał Morawiecki ze swoich wacików, rozumiesz? Bo tam minister premier Morawiecki da nagrodę, milion. Znaczy ze swoich tam żonie, Iwona dyjże milion tam, dyjże milion, no. Dał milion. Słuchajcie, ale to jest historia głębsza, dlatego że no jest pytanie, czy to jest celowe jakby, tak? Znaczy do jakiego stopnia, czym oni się kierują? Czy to jest tylko interes, czy to jest głupota? Bo mówisz o tym, że zatrudnia się znajomych. Ja powiem ci, że ja nie jestem moralistą. Niech oni sobie zapraszają. Doprecyzujmy. Natomiast żeby oni pracować, żeby rządzili, żeby kierować, o to mi chodzi. Każda z ekip, jaką pamiętamy, oczywiście zatrudniała swoich. No ale prawda jest taka, że przy żadnej z tych ekip, może tam PSL-owcy czasami mieli takie ciągoty, choć też nie do końca, nie miałeś czegoś takiego, że nie musisz mieć żadnych kwalifikacji. Rozumiesz, bo tu jest problem. Dobra, zatrudniają swoich, ale niech zatrudnią swojego inżyniera. Ale nie, oni zatrudniają swojego historyka, z całym szacunkiem dla tej profesji uwielbianej przeze mnie, swojego historyka, żeby kierował laboratorium. No to co z tego wyjdzie? Oni zatrudniają swojego politologa, żeby kierował elektrownią. No i elektrownia staje. I potem się zastanawia. Zakładów azotowych produkujących nawozy sztuczne jest prezes Fundacji Myśl i Dziedzictwo Jana Pawła II, teolog i filozof. No, jest to pewne uzasadnienie. Zatrudniają swoich, nie jest to fajne, nie jest to czyste, ale powiedzmy jakoś, żeśmy się przyzwyczaili, ale niech zatrudniają swoich fachowców. Problem z nimi polega na tym, że oni tych fachowców nie mają. No i tak lecą. A rodziny mają duże. No. Słabo wykształcone, ale duże. I oni, wiesz, masz w tej chwili w Jaworznie, w elektrowni katastrofę jeszcze wynikającą ze złego zarządzania. I po kolei możesz pokazać. I teraz ty stawiasz ważne pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Czy to jest celowe, czy to jest głupota? I to jest, moim zdaniem, jedno i drugie. Są wśród nich ludzie nastawieni na psucie i są wśród nich ludzie, którzy nie potrafią nic innego tylko psuć. Więc nawet, wiesz, ja bym takiego Suskiego podejrzewało dobrą wolę. Tylko, że wiesz, jak on ma z rękoma tam, nie? On ma tak... No tak, tak. Ewolucja u niego poszła w innym kierunku i zupełnie nie wie, jak tego kciuka używać, więc zawsze mu wyjdzie to... Zawsze mu wyjdzie to jakoś dziwnie. I to masz taki miks, w którym zaczynasz się gubić. Który z nich jest specjalnie psuje, a który z nich psuje, bo jest psuje. Wiesz, mówię o tym... Teraz ktoś z Państwa opowie, że popadam w paranoję spiskową, ale ja też chcę powiedzieć, że wrócę do mojego ulubionego wątku. Proszę Państwa, my nie żyjemy na bezludnej wyspie. Polska jest otoczona przez państwa, w tym jedno wielkie, które z nami sąsiaduje, bardzo źle nam życzy, nawet dwa można by powiedzieć. Tak? Mówię o Białorusi i Rosji. Jeżeli w tym naszym państwie tak prostej rzeczy, jak za przeproszeniem zrzut gówna do rzeki nie można powstrzymać i nie można zbadać, to co by się stało, gdyby rzeczywiście wrogowie naszej ojczyzny, niech na dnionko nie zachodzi, zaplanowali dywersję? Tak. Co my tak. jesteśmy warci? Co my jesteśmy warci jako państwo? No więc niewiele. I ten gnom z Żoliborza, przepraszam, jest gdzieś w Polsce. Nawet wzruszyłeś mnie, opowiedział, że on gdzieś tańczy, bo to rzeczywiście obrazek równie ciekawy jak śnięta ryba. Tak to mogłoby wyglądać. Ale ludzie, no przecież ci, którzy go znają, którzy z nim pracują, no może ktoś w końcu po cichu powie. Tak się boicie tego Stalina, że nawet nie możecie mówić tego? Do roboty, dziadu! Do roboty, dziadu! Nie jeździć po Polsce. Naprawiać, co się zepsuło. Może jeszcze Polska nie zginęła. Póki my żyjemy, ale może. Przepraszam, to był niepotrzebny wtręt. Nie, słuchaj, no ale to prawda jest taka, że tak czujemy, gdzie nie dotkniesz. No, gdzie nie dotkniesz,
masz takie klasyczne przejściowe braki. Wiadomo, że także duża część kryzysu energetycznego bierze się stąd, że w tych wszystkich państwowych spółkach energetycznych siedzą specjaliści do spraw tego i owego i wszystkiego najlepszego i oni nie są w stanie zarządzić tym w ten sposób, żeby stworzyć poduszkę, zminimalizować straty, zracjonalizować działanie. Nie, bo to nie jest ich rola. Ale za dużo było poważnie, to teraz będzie jeszcze poważniej. Dobrze. Bo chciałeś, mój drogi, podejrzewałeś ministra Witkowskiego o kąpiel, a nic bardziej błędnego. Ja Państwa ostrzegam, że ze względu na te opary z Odry, tam klisza reaguje dziwnie. Zobaczmy filmik numer 5. Rzeki Odry. Edukuje na Odrze. Nie chcę transportowej funkcji rzeki Odry. Edukujemy o Odrze. A dzięki, chcę wiedzieć, czy mój odbiorca, który pani, jest dzięki temu, dzieckiem, że są, może mogę stać nad Odrą. My edukujemy dzieci na temat przyrody nad Odrą. Dobrze. Czy my z dziećmi możemy w sobotę iść prowadzić tak, zajęcia, może czy pani. Nie? Możemy? Tak, może pani. Okay. Tak. Czyli mamy informację o tym, że możemy to robić. Wejdę. Pan wejdzie do wody, tak? Proszę bardzo. To proszę. Zapraszamy na plusk do wody. Ja pana buty podtrzymam. Ja też. No. Ja wejdę, naprawdę. Ja no wejdę, tylko dajcie mi się przebrać. Absolutnie. Ale w co? Dzięki. W czym? W trójnurka się pan będzie przebierał? Nie, każda nie. Organizacja, która jest nad rzeką. Dzięki. Pan minister powiedział, że wejdzie do Odry. Najpierw powiedział, że można z niej swobodnie korzystać, dzieci wypuszczać, niech się pluskają. A co tam, no potem powiedział, że wejdzie do Odry, no to panie powiedziały, to proszę, nie, no Odra jest o tutaj, o 2 metry za panem. To on powiedział, że musi się przebrać, nawet jak słyszałeś, jedna pani zaproponowała, że mu buty potrzyma, nawet druga powiedziała, że też. I do dzisiaj nie wszedł. Jak on tak chciał, to bym go tam wrzucił jakoś, a potem bym się sam rozebrał, żeby ubrał się w moje uschłe ciuchy, żeby mu nie było przykro. Co prawda te krosty byłyby już na jego ciele takie, że wtedy byłoby... A z drugiej strony, wiesz co? To ja ci powiem, może on wie coś innego, może on wie więcej. Wyobraź sobie, proszę państwa, ja opowiem to tylko z literatury. Państwo, nikt z was nie podejrzewa, nikt, żebym ja to mówił z doświadczenia. Czytałem, że kac to jest paskudna sprawa, że jak człowiek pije tak do rana, to później od rana, to wiecie, głowa taka, no nie, nic nie pomaga, ani piwo na kaca podobno, ani klin, a już w ogóle jakaś woda od oranżu, nie, ale być może skok do Odry. Do Odry skok w ubranku, tak, bez... To może być takie pobudzające. To takie... może być, słuchajcie, kac przechodzi, że no po prostu genialne, no genialne. Ja też się strasznie ucieszyłem, bo zabrakło mi też takiej przedsiębiorczości dzisiaj troszeczkę. Ja bym chciał prosić wszystkich zwolenników PiS-u, którzy mają dojście do premiera, ministrów, żeby jednak też troszkę wykrzesali z siebie, bo na przykład gdyby był Łukasz Szumowski, wieczny minister zdrowia niezwykły, to ja jestem przekonany, że on już dzisiaj zaproponowałby kupno od takiego znajomego takich filtrów do wody. Słuchajcie, takich filtrów, no, które wiesz, nie do końca wiadomo, możliwe, że są w Albanii produkowane. Problem polega na tym, że wiesz, może nie byłoby tak różowo, bo tam zdaje się, że się wykruszają znajomi ministra Szumowskiego, ale może, no, ma jeszcze. Trzeba znać albański, żeby przeżyć. To tak. Rozumiem. Ale to jest ciekawe, że nikt, ale może jeszcze wymyśli, panie premierze, pan ma takie pomysły, pan elektromobilność, pan naprawdę najnowsze technologie. Wprowadź pan jakieś takie filtry jednorazowe, które można by sprowadzić z Chin. Słuchajcie, no jeszcze dużo pieniędzy można wyprowadzić, nim stracicie władzę. No, tak. Postarajcie się. Trochę szkoda, że Ruscy zbombardowali ten duży samolot, wiesz, ten największy na świecie, bo mogliby z Chin te filtry tym dużym samolotem do Wrocławia, bach, wypakować, wrzucać od razu do Odry, nie, i pokazywać, jak ta Odra taka czysta się robi. No, na przykład, ja uważam, że to jest świetny pomysł. A Marcin, a może my byśmy jakiś taki, z państwem, taki patent wymyślili, co? I sprzedamy go. Na pewno. Potrzebujemy tylko jednego handlarza bronią, który jeszcze żyje, żeby to przepuścił przez ministerstwo, a my byśmy jakieś takie filtry do wody odrzanej na szybko zrobili, nie? To
da się zrobić. Witek, ty zawsze pilnujesz, żeby był akcent krakowski. Więc ja też znalazłem mędrca z Krakowa pytanego o katastrofę ekologiczną, mędrca nie byle jakiego, bo samego pana. Kogo? Terleckiego. Kogo? Terlecki. Rycho! Poprosimy. Panie marszałku, kto odpowie za katastrofę ekologiczną na Odrze? Ten na urlopie. Pan Ryszard Terlecki jest na urlopie, mój drogi. Nie będzie gadał na temat katastrofy ekologicznej, a ja przy okazji znalazłem na Twitterze, czym pan Terlecki się zajmuje na urlopie. On chodzi po różnych, myślę, że to małopolskie lasy są, i znajduje różne przedmioty, na których jest napisane, że PiS jest fajny. Tak, naprawdę? A przed nim asystent biega i szpreje maluje, bo to tak... Taka piosenka była, niech żyje bal. Niech żyje PiS, taki PiS, co się pamięta latami. Może to tak by leciało. Nie no, wiesz co, Siu, to jest, no, jest ministerialna głowa, widać, że to jest... Ale to ja ci powiem, u niego na profilu jest więcej jakichś takich, wiesz, typu gdzieś ktoś kawałek tekturki napisał, że PiS jest fajny, powiesił na drzewie i on ma taki, on jeździ, chyba kolekcjonuje, albo faktycznie sam to robi i jeździ po Polsce, rozwiesza, rozkłada, szprejuje i tak dalej, i robi zdjęcia i się cieszy. A w ogóle jest na urlopie i nie zawracaj mu głowy jakąś katastrofą ekologiczną. No nie, oczywiście nie. Panie marszałku, ruskie wojska pod Warszawą, daj pan święty spokój na urlopie. No panie, urlop pan, a w ogóle kochajmy PiS. Tak, i ktoś przypomina słowo butapren. No to bardzo kluczowe pojęcie dla... Słuchajcie, podobno jak się brało butapren, wąchało, niestety, znowu znam do tego z literatury, to na starość te zmiany w mózgu dwakroć są większe niż powinny być. Więc może nie wiem zupełnie, może nas to też czeka, ale my nie wiemy nic. Ale pan nie marszałek... Natomiast podobno to było tak, że jak ktoś ten butapren zażywał w młodości, to nie powinien jechać nad Odrę, bo tam mocniej wali. Tak. To bardzo prawdopodobne. Dlatego pan Terlecki powiedział, że jest na urlopie i on nie będzie się zastanawiał nad Odrą i katastrofą ekologiczną w trosce o własne zdrowie. Ale, on wie, czym się kończy wdychanie. No tak. On tak wygląda jak śnięty, ktoś to zauważył. Rzeczywiście tak wygląda, jakby był taki... No ale może to nie. Ale to on tak wygląda, odkąd pamiętam. To nic nowego. To jest efekt jakiejś starej katastrofy ekologicznej, nie tej bieżącej. Tak, no, ci, którzy się chowali w Krakowie, ja jestem tu element napływowy, przeżyli tu parę takich katastrof, że o Jezus, zapewniam Państwa, będzie fantastycznie. Jeszcze parę. Ale tak, żeby się też tak nie pośmiać do końca z tego, bo... Zauważcie Państwo, że nadal na razie trwa spór w rządzie, czy i kto powinien się o tych katastrofach dowiadywać. Natomiast nie ma w ogóle nie ma postawienia sprawy w ten sposób, że należy zbadać jak najszybciej, co się dzieje po prostu w kopalni i czy inne rzeki są zagrożone. Bo do tego trzeba dodać rzecz, do której PiS-o podobni się na całym świecie przyłączyli, czyli... Przepraszam, to przypomnę, ocieplenie klimatyczne. Niższe stany wód oznaczają, i w ogóle susza panująca oznacza, że wszelka trucizna działa wielokrotnie szybciej. I normalne państwo, zamiast smrodzić kopalniami, które powinny być zamknięte, zamiast namawiać palenia śmieciami w piecach, powinno zrobić wszystko, żeby do tego zanieczyszczenia nie doprowadzać. No ale to już jest marzenie ściętej głowy. To jest oczywiście znowu w państwie PiS wszystko jest orebur, czyli my, moi drogi, w ramach walki z globalnym ociepleniem dajemy węgiel na kartki i znosimy normy palenia, jeśli chodzi o paliwa stałe, więc w zasadzie możesz palić już wszystkim, albowiem zmieniliśmy odpowiednie
rozporządzenie, to znaczy ten rząd zmienił. Oczywiście wszystko dla dobra Polaków. Natomiast zauważ, że ten rząd poinformował nas o katastrofie ekologicznej dokładnie w taki sam sposób, jak rząd Związku Radzieckiego poinformował o katastrofie czarnobylskiej. Świat się dowiedział o katastrofie w Czarnobylu od Szwedów, bo im zaczęły świrować czujniki, no i zaczęli dociekać, co tu się dzieje, czy im się urządzenia popsuły, bo tam skale gdzieś się kończyły w różnych miejscach. Myśmy się dowiedzieli tak naprawdę od Niemców, którzy się zaczęli zastanawiać, a was i das, nie? Dużo fisze tam, rozumiesz, im wypływają. Was i das, sól i kwas. Ale zobacz, że większość Odry jest, w większości Odra jest rzeką polską. I zobacz, że tam zaczęły dopływać śnięte ryby. Niemcy od razu zaczęli się zastanawiać, co się w zasadzie stało, że te ryby giną masowo. A te ryby wszystkie, one przecież najpierw zaczynały ginąć w górnym i środkowym biegu Odry i nikt się nie zastanawiał. No rybki wypłynęły. To jest niezwykłe, bo naprawdę niezwykła pani profesor Pawłowicz, przecież wiemy, to jest postać niebanalna. Jakoś ten tytuł profesorski powinna była zdobyć. Myślę, że coś przeczytała i ona należy do tych, zresztą chyba taki mignął wpis tutaj dzisiaj w programie, do tych, którzy szczególnie ostro przypominają, że prawdopodobnie Niemcy są znowu winni temu, co się stało. Tak jakby myślała, że rzeka może płynąć od ujścia do, prawda, do źródła. Słuchaj, no więc... A ci Niemcy są tacy wredni. Wiesz, tak. Ja chcę ci przypomnieć, że to chyba, już nie pamiętam, którąś rzek płynącą do Bajkału to Rosjanie odwrócili bieg. Więc to się da zrobić. I ci Niemcy są tak wredni, że oni być może, wiesz, popychali te sole i te ryby. A no i trzeba jeszcze zauważyć, bo pierwsza wersja była taka, dalej ona gdzieś po zakątkach internetu biega, że to był brak tlenu w wodzie i dlatego, czy przyducha, i dlatego te ryby padały, tylko ta wersja rozbiła się o bobry, bo nie wiadomo dlaczego z braku tlenu w wodzie bobry wyginęły w Odrze i okolicach. I tu, wiesz, ja też patrzę na... Oglądam te konferencje poszczególnych wiceministrów, tego szefa Wód Polskich, co go już go nie ma, premiera i tak dalej. I wiesz, fascynująca jest ich walka z chemią i fizyką. Tak, tak. Bo tak, tak. Oni po prostu nie uznają reguł, nigdy nie uznawali reguł matematyki za jakieś obowiązujące. Co dlatego mają zawsze nadwyżkę w budżecie najbardziej zadłużonego państwa w Europie. To jest, wiesz, ale oni w ogóle nie uznają reguł fizyki, reguł chemicznych. Oni wychodzą i... Jak wiadomo, Newton był Niemcem. Niektórzy go nawet nazywają Neftonem. Nefton. On znowu Nefton był. Herr Nefton. I czy on, przepraszam, się nie nazywał Izaak? No, jak... i wszystko jasne, i no. Wszystko jasne. Izaak się nazywał, ale wiesz, oni szczególnie z prawami fizyki, oni tak walczą otwarcie. I jestem pełen podziwu, bo wiesz, ja nie mam odwagi. Czasami miałbym ochotę zawalczyć z prawami fizyki. Czasami miałbym ochotę zawalczyć z regułami chemii, ale nie mam odwagi, a ich podziwiam za tę odwagę. Słuchajcie, kochani, którzy nas oglądacie, słuchacie, powtórzycie, przekażecie. Błagam, bo to jest dzisiaj taki szczęśliwy dzień. Nie musimy mówić o... Tak naprawdę każdy normalny człowiek wie, co się stało i że stała się naprawdę tragedia. Ja nie mówię o tym tylko dlatego, że lubię ryby, tylko o tym pomyślcie, jak cierpią i będą cierpieć mieszkańcy terenów nadbrzeżnych Odry. Pomyślcie sobie. Co tam się dzieje? Może macie tam bliskich znajomych. Może niektórzy z nich głosują na PiS. Ja was gorąco wszystkich proszę,
zadawajcie wy swoim znajomym, tym odległym pisowcom, tym bliższym pytanie. Kochani, czy wam nie przeszkadza to, że ludzie przez to, że rząd nie działa od 3 tygodni, będą ciężko chorować, a może nawet umierać? Bo bardzo mnie ciekawi, ja cały czas mam taką nadzieję, naiwną oczywiście, że nawet najtwardszy elektorat pisowski, jak dostanie jeszcze takich parę strzałów, a słuchajcie, a dostanie, wiemy o tym wszyscy, to może coś zrozumie. Bo tę bandę tych przestępców, a wręcz tak jak dzisiaj powiedziałem, morderców, trzeba odsunąć, bo słuchajcie, jutro się okaże, że to ktoś tu napisał NER. NER w Łódzkim jest zagrożony. A my nie wiemy, co się dzieje dalej. To się dzieje wszędzie. To jest ukrywane. To też trzeba pamiętać, że żeby ukrywać to przez 3 tygodnie, to było to zatrudnionych kilkanaście osób w administracji rządowej. Słuchajcie, co się dzieje naprawdę w Polsce? Jak nas się truje? Jak nas się morduje? Co z nas zostanie? Jak długo na to będziemy pozwalać, żeby ten gnom z Żoliborza chodził na wesela, a nie zajmował się tym, co się dzieje w Polsce? No nie wiem. Moi drodzy, to się sprowadza do jednego, o co także ja od dawna do państwa apeluję. Rządy tych złych, niekompetentnych, naprawdę złych ludzi musimy zakończyć. I powtórzę za Witkiem, co jeszcze ma się stać? Kurczę, kogo oni jeszcze mają zatruć, co mają zepsuć? I nie mówcie państwo, tak jak piszecie na czacie, że tam jest mało wyborców PiS. Nie, tam jest bardzo dużo wyborców PiS. Zawsze w tym programie mówię, nie patrzcie na procenty. Wszyscy mówią, że Rzeszów jest za PiS-em, a Warszawa przeciw. W Warszawie na PiS głosuje 300 tysięcy ludzi. W Rzeszowie raptem 80 tysięcy. To kto jest bardziej za PiS-em? Nie patrzcie na procenty. Nie patrzcie na procenty. Mam podać Kraków, nie powiem z pamięci, ale ci przygotuję. Krakowie zawsze my mamy, u nas procent to jest 40. W każdą stronę jakby nie patrzeć, odkręcasz, łabonka 40. Tylko dlaczego? 3 razy 40 mamy 120. Prosta sprawa. Drodzy państwo, kończymy, ponieważ za chwilę magazyn Kultura. My się z państwem oczywiście widzimy za tydzień. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękuję producentce pani Agnieszce Kurek za wsparcie i wszystkim państwu dziękuję za wsparcie. Wspierajcie Reset Obywatelski, oglądajcie nas na YouTubie, słuchajcie w Radio Reset, słuchajcie podcastów na przeróżnych platformach podcastowych, na których jesteśmy. I pamiętajcie państwo, że ostatnia deska ratunku, żeby porozmawiać, czy na poważnie, czy żartem, na wszystkie te tematy, które PiS chowa, to są media obywatelskie. Wspierajcie państwo media obywatelskie. Kłaniamy się państwu nisko. Kłaniamy się. Miłego wieczoru. Reset Obywatelski. Przykładem tych, co wyznaczyli trasę do spełniania.
Trzeba mi pragnień rzeczywistych zdarzeń bezczelnie. Ciągle głodni wrażeń, zachęcamy dołącz. Czas byśmy byli razem. A ty słyszysz to? Słyszysz limit. Widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam do uczniów, ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Słyszysz limit. Widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam do uczniów, ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Jak dołyj się do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej. Jak na łezie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Słyszysz tej myśl, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam do uczniów, ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Słyszysz tej myśl, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam do uczniów, ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Jak dołyjdzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa, poważne przestępstwa. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali. Wielki zbawca narodu, farbowany list, dał nam setki powodów, żeby jebać blizn. Wielki zbawca narodu, farbowany list, dał nam setki powodów, jebać blizn. Dobra, ty weź posłuchaj, mordo. Polska dziś to jest mroczny Mordor. W polskim rządzie nie ma nic lub onton. Zamienili piękny jacht na tonący ponton. Ej! Mały Sauron siedzi w chacie, popatrz. Ma kompleksy, to też kłaść szykota. Trochę Pietra ma przed ludzi hordą. To też chroni go policji kordon. To wymknęło się i to nie pomało. Polski mo? Bo rozjebał wszystko, co się dało. Polski mo? Trzeba zamknąć ostatni z rozdziałów i postawić go przed Trybuną Stanu. Zakon szachty, może propagandy? Dwa miliardy, ile jesteś warty? Chuj, że leżysz na tej onkologii. Ważne, żebyś słuchał ich ideologii. Zbawca narodu, farbowany list, dał nam setki powodu, żeby jebać blisk. Wielki zbawca narodu, farbowany list, dał nam setki powodu, jebać blisk. Szczecin, Papa, Kraków, Katowice, cała Polska dziś wychodzi na ulicę, bo tak nam spolaryzowali życie, że latają wokół błyskawice. Wokół kłamstw i dezinformacji, wokół walki z wrogiem jako tło waszej narracji. Zadzielenie nas na sorty, wystarczy trollowania, oddajcie nam wolne sądy. Wasze rządy to już nawet nie żenada. Zabieracie ludziom ich podstawowe prawa. Wkurwienie na ulicach rozlewa się jak lawa. Zawsze o umysłach, więc na ulicach trzawa. Nadciąga wielka fala po okresie flauty. Będziemy robić hałas od Tatr aż po Bałty. Nadciąga wielka fala i skończyły się żarty. Więc pakujcie swój cyrk i wypierdalajcie małpy. Zbawca narodu, farbowany list, dał nam setki powodu, żeby jebać blisk. Wielki zbawca narodu, farbowany list, dał nam setki powodu, jebać blisk. Wielki zbawca.
narodu. Farbowany list dał nam setki powodów, żeby jebać PiS, wielki zbawca narodu. Farbowany